wniosku, który miał być jako pierwszy merytoryczny, to jest sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, komisja spotkała się w dniu 14 marca bieżącego roku o godzinie 19. Było otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, zapoznanie się z bieżącą korespondencją. Najwięcej czasu, że tak powiem, komisja pochyliła się nad, zapoznała się przede wszystkim z pismem z działalności zarządu dzielnicy 11 Podgórze Złotackiej. I tu mogę od razu powiedzieć, że na czterech członków komisji wszyscy jakby jednogłośnie zaopiniowaliśmy, że tak powiem, pozytywnie tą działalność zarządu. Komisja przygotowała jeden projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania zarządu dzielnicy 11 z działalności merytorycznej realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy za rok 2011. Komisja również zapoznała się z pismem, które wpłynęło do Rady Dzielnicy w dniu 6 marca bieżącego roku przez naszego radnego, szanownego pana Ksawerego Sarneckiego. Z tym, że na ten temat dużo dzisiaj nie będę mówił, gdyż komisja miała inne prace, że tak powiem, na ten czas dosyć pilne. I tu myślę, że kolega Sarnecki poczeka jeszcze do przyszłej komisji. Ja również, bo że teraz będzie mi dane, chciałem zaprosić na tą komisję oprócz członków komisji. Ta komisja będzie 10 kwietnia bieżącego roku. Chciałem zaprosić na tą komisję pana Sarneckiego na godzinę 19 i pana Kajdańskiego. Na tą komisję, jeżeli ta godzina była dobra, to bardzo bym prosił tych dwóch panów, żeby również na komisję rewizyjną przyszli. I oczywiście na najbliższej sesji wszystko tutaj radnym przedstawię, czego dotyczyło to spotkanie, dlaczego tychże radnych i pana zarządu zaprosiłem. I myślę, że na tyle będzie dzisiaj, jak chodzi o pismo, które wpłynęło do dzielnicy. Dziękuję. I komisja zakończyła działalność późno, bo dużo prac było związanych właśnie z przeglądnięciem wszystkich tych materiałów o godzinie 20.30. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, kiedy jest ta komisja? 10 kwietnia, około 19. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania związane z działalnością komisji rewizji? Rozumiem, że nie ma. Zanim przejdziemy do podpunktuacji, do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy 11 Podgórze Edukackiej z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w 2012 roku. Chciałbym państwa poinformować, że do tego projektu został także złożony przez komisję wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4, a związane jest to z tym, że posiedzenie komisji rewizyjnej odbywało się w czwartek, gdyż nie było jeszcze w pełni sprawozdań przedstawionych z realizacji naszych zadań przez jednostki miejskie, które realizowały nasze zadania powierzone i priorytetowe. W związku z tym jakby ten termin posiedzenia komisji rewizyjnej uległ przesunięciu i stąd potrzeba odstąpienia od tego wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. I przysłuchaj tego wniosku, który z państwa radnych chciałby zadać. Nie widzę, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez komisję rewizyjną o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4 regulaminu dzielnicy 11 przy procedowaniu nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań zarządu dzielnicy 11 podczas partii działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w 2012 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty i możemy przejść do procedowania projektu uchwały.
I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Projekt komisji rewizyjnej ma numer 28/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu dzielnicy 11 Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w roku 2012, czyli w roku poprzednim. Przyjmuje się roczne sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w 2012 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały. Każdy z koleżanek i kolegów radnych, że tak powiem, to wszystko ma przed sobą. Uchwała wchodzi z życiem z dnia podjęcia. Uzasadnienie projektu druku 28/13 zgodnie ze statusem Rady Dzielnicy 11 Komisji Rewizyjnej przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań zarządu dzielnicy 11 Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w roku 2012. Znaczy, pan przewodniczący zakończył. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny punkt. Czy ja mam takie pytanie, jeśli można? Bo jeżeli chodzi o punkty poszczególnych komisji, mianowicie chodzi o prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. To jest sprawozdanie, to jest punkt sprawozdania. Ale ja będę o tym chciał mówić albo teraz właśnie, bo tutaj są pewne kwestie do wyjaśnienia dla państwa radnych, albo przy sprawozdaniu komisji, komisji edukacji. Także nie wiem, panie przewodniczący. Pan radny chce. Proszę. Proszę państwa, bo tutaj chodzi o to, że bo to, jak rozumiem, to jest tak. Zarząd bierze na siebie realizację wszystkich zadań, ale wiadomo jest, że nie realizuje ani zarząd, ani rada dzielnicy tych zadań samodzielnie, ale przez poszczególne jednostki miasta. Chodzi o Komisję Edukacji, a więc chodzi, proszę państwa, o Zespół Ekonomiki Oświaty. I chciałem państwa prosić, abyście państwo spojrzeli na tę tabelę. Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, to jest jedynka na górze. Trzecia czy czwarta strona. I proszę państwa, trzy rzeczy chciałem państwu zwrócić uwagę. Najpierw przy numerze 2, gimnazjum numer 27, ulica Mariborska 98. Proszę państwa, to było przed objazdem tej placówki, także mieliśmy już tą świadomość, że z planowanych kwoty, którą przeznaczyliśmy na realizację zadań remontowych w tym gimnazjum, nie została zrealizowana kwota około 10 tysięcy na każdym z tych punkcie. Proszę zobaczyć na przykład punkt niżej, gdzie jest gimnazjum 28, gdzie pełna kwota została zrealizowana w przybliżonej wielkości. Świadczy to o tym, iż, przepraszam, no ale tak muszę powiedzieć, że Zespół Ekonomiki Oświaty lekceważy sobie całkowicie no, przetargi publiczne, pieniądze, gdzie zamiast określić od punktu, prawda, jeżeli ma na przykład montaż termoregulatorów na instalacji, tak określa kwotę i kto zejdzie z tej kwoty, to wykonuje to zadanie, które ZOO przewidziało. W związku z tym przypadło 7 tysięcy. Na następnym punkcie, gdy jest wymiana stolarki okiennej, zamiast określić cenę od okna, od kwatery, określił ilość kwater. W związku z tym firma, która wygrała, spuściła ten wynik o 3 tysiące i znowu przepadło. I następnie tam o 500 zł, no to już jest rzecz pomijalna. Chodzi o to, że to jest 10 tysięcy złotych, no i wydaje mi się, że no ja już to mam też jakby to powiedzieć na uwadze, że strasznie trzeba w zespole zwracać uwagę, bo no, robi takie rzeczy. Następna sprawa przy punkcie 8 oraz przy punkcie 12 są to przedszkola, gdzie zadania nie zostały wykonane z pieniędzy tegorocznych. One w tabeli, które zostały przesłane przez Zespół Ekonomiki Oświaty, widnieją jako zobowiązania. Próbowałem tam się rozeznać ze Zespół Ekonomiki Oświaty, co się dzieje, że tak jest. Odsyłali mnie oczywiście od pokoju do pokoju, w końcu okazało się, że tą osobą, która może cokolwiek powiedzieć, to jest główna księgowa pani Pastwa, która albo była nieobecna, albo miała numer non-stop zajęty. Rozmawiałem również z panią dyrektor z przedszkola nr 22 i okazało się, że Zespół Ekonomiki Oświaty, jeżeli chodzi o przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów pożarowych, kilkakrotnie zapraszał nie takie firmy, co potrzeba. Zapraszał zwykłe firmy budowlane, które nie miały pojęcia, jak wejść w temat.
i dawały znacznie zawyżone kwoty. Dopiero pani dyrektor się zreflektowała, zaproponowała firmę, która zajmuje się właśnie przepisami pożarowymi, czy tam pracami związanymi z tymi przepisami. No i ta firma, owszem, dała ofertę do przyjęcia, ale już jak się okazało w listopadzie, czy w październiku, kiedy już tych pieniędzy nie było na naszym koncie, bo Skarbnik Miasta razem z porozumieniem z prezydentem czy odwrotnie doszli do wniosku, że już te pieniądze wrócą do miasta, zasilą budżet i do widzenia. No i teraz jest wielki problem, ponieważ na ten rok pani dyrektor ma przewidziane dalsze środki i nie można tych zadań, które tam ma, bo tutaj tak naprawdę to było wykonanie projektu, a teraz realizacja tego projektu jest de facto niemożliwa, bo kiedy ma 27 tysięcy, odjąć te 18, dostaje 10 tysięcy i nie wiadomo, co za te pieniądze zrobić, w zasadzie nic. No i tutaj jest taka moja pierwsza prośba do Państwa radnych na przyszłość. Myślę, że te zadania, które są jeszcze do wykonania, myślę, że są znacznie do zejścia z cen, jak widać tutaj przy przykładzie gimnazjum 27 jest to prawdopodobne, że jeżeli będą jakieś pieniądze znowu wrócą do budżetu, to żeby właśnie te dwa przedszkola wspomóc, bo inaczej, no zwłaszcza przedszkole 22, bo inaczej to przedszkole nie jest w stanie zrobić nic, jak to się mówi, prawda? Bo jeżeli ma w projekcie wykonanym za 19 tysięcy pracę na 27, no to teraz jeżeli zostanie na budżecie 10, tylko dlatego, że jest taka polityka miasta, no to jest nie do wytrzymania realizacja. No to chciałem powiedzieć i w związku z tym, że tutaj to jest widoczne dla wszystkich Państwa. Faktycznie może ta odpowiedź była bardziej właściwa w punkcie związanym z działalnością Komisji Edukacji. Natomiast no, faktycznie tak jest, że zarząd, ale też i rada odpowiada za takie nadzorowanie, monitorowanie realizacji zadań uchwalonych i powierzonych i priorytetowych. No, myśmy to na bieżąco starali się robić. Odbyliśmy szereg w tym celu spotkań z jednostkami realizującymi. Natomiast faktycznie tak jest, że kilka zadań nie udało się zrealizować, ale główną przyczyną, w zasadzie jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy jest kryzys finansów miejskich. No, tak jak Państwo zdajecie sobie doskonale sprawę, tak trudnej kadencji jeszcze w samorządzie krakowskim nie było. I tak trudnych lat jak rok ubiegły i obecny. No, pomimo to stopień realizacji naszych zadań jest naprawdę, uważam, zadowalający. Tyle z mojej strony. No i ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie projektu uchwały, w sprawie sprawozdań, to proszę bardzo. Proszę. Dobrze, pan radny, jestem sprawozdawcą zarządu odbiór właśnie pracy zarządu minionego roku. Pierwszy punkt to jest taki sposób nagły, że tak powiem, procedowanie uchwałą. Mówiliśmy za ten temat w ogóle. Ja wiem, że jest taka sytuacja, że czasami nie da się w trybie normalnym tej uchwały zgłosić i oprocedować. Niemniej często bywało tak, że można było to zrobić do budynku i uważam, że to nie zawsze jest zasadne, a raz utrudnia radnym dostęp do materiału i zapoznania się z daną uchwałą. Drugi punkt to jest tutaj, pozwolę sobie, tutaj jest napisane, członkowie zarządu brali także udział razem z radnymi i komisja odbioru w ramach zadań priorytetowych i powyżej. Mówiłem już o tym rok temu i miałbym nawet prośbę tego przewodniczącego komisji rewizyjnej, żeby komisja się przyjrzała temu tematowi w bieżącym roku nadchodzącym. Chodzi o co? Chodzi o to, że na przykład na odbiory nie chodzą najbardziej do tego ludzie, którzy są powiedzmy zobligowani, czyli członkowie danej komisji, którzy mają wgląd dane materiały, którzy głosują później nad tymi sprawami, tymi sprawami się zajmują. Żeby nie być głosownym, leży tutaj teczka Komisji Zieleni, której jestem członkiem. I proszę popatrzeć, to chodzi na odbiory zieleńców ogródków jordanowskich, czy są tam radni z Komisji Zieleni, a jak byli, to kiedy i ile razy. Pomijając oczywiście przewodniczącego Komisji Zielonej. Uważam, mówiłem o tym rok temu, że jest to nie w porządku. Dziwię się niektórym radnym, że na ten temat do tej pory nie zabierali albo nie chcą zabrać głosu. To nie o tyle, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest tutaj? Jest pan. Dziękuję.
wielokrotnie dyskutowaliśmy. Często jest tak, że radni z komisji danej ekonomicznej nie mogą pójść, nie chcą, z różnych powodów. A często, najczęściej są delegowani członkowie danej komisji programowej, natomiast no to też nie jest tak, nie może być tak, żeby w sprawie dotyczącej danego okręgu, w którym radnym jest ktoś, kto nie jest akurat członkiem komisji zieleni, no nie mógł na przykład uczestniczyć taki radny. No to nie jest też tak, że zarząd, czy ja jestem w jakiś sposób zobligowany do tego, że jeżeli jest sprawa zieleni, to muszą chodzić tylko i wyłącznie radni z komisji zieleni, czy jak jest problem związany z edukacją, to tylko i wyłącznie radni z komisji edukacji. No, to byłoby pewne takie, uważam, niewłaściwe zawężenie. Ta pierwsza część pana pytania, to nie wiem, jak pan przypomnieć jeszcze. No mówię o tym trybie procedowania uchwały. Aha, znaczy wiecie państwo, to materiały związane z sesją są dostępne na 3 dni przed sesją. No ja tak się składa, że wspomnę, nigdy pana tutaj w piątek nie spotkałem, żeby pana, na piątek zawsze jestem, żeby pan przyszedł po te materiały, wziął, zapoznał się, no. Może jestem w ten dzień rano. Nie, ja jestem w piątek, jestem od rana do godziny 15. Ale mówiliśmy panie, że sesją tutaj pana nie widziałem, żeby pan przyszedł. Mówiliśmy, jeśli można. No są dostępne od rana w piątek. Zawsze można wziąć, zapoznać się. Także to akurat ja nie mówię o tych uchwałach, tylko mówię sobie na ogół, że proceduje się uchwałę na wniosek grupy radnych przed całą sesją. Nie. To czym innym jest tryb nagły w trakcie trwania sesji, a czym innym jest odstąpienie od wymogu 10 minut. No tutaj mówię o sobie. Teraz pozwoli pan, że ja coś powiem. Proszę. Czym innym jest odstąpienie od wymogu 10 dni? Owszem, takie odstąpienia czynimy tak, jak uczyniliśmy teraz, bo sytuacja tego wymaga i po to w regulaminie taki zapis się znalazł, żeby z niego korzystać, a nie zawsze z tego my robimy użytek. Natomiast zarzut o tym, że tutaj nie ma dostępu do materiałów, do projektów uchwał, jest niezgodny z prawem po prostu. Możecie państwo zawsze na 3 dni przed sesją przyjść i odebrać materiał. Proszę pana. Ja mówię, jeżeli chodzi o dostęp do materiału, to mówię konkretnie tej uchwały, która jest procedowana, że tak mówię, odchodząca od tego trybu normalnego. Więc tutaj my mówimy o dwóch różnych rzeczach. To jest jedno. A drugie, jeszcze raz panu mówię, że w pierwszej kolejności na wniosek przewodniczącego komisji zieleni w każdym razie tak by wymagało jakiś zdrowy rozsądek, żeby w pierwszej kolejności chodzić członkowie komisji zieleni, bo jeżeli członkowie daje na przykład komisji zieleni, chodzą na odbiorę ogródków jordańskich zieleńców, gdzie później nad tymi rzeczami procedują, ile trzeba dofinansować dany ogródek, co trzeba zrobić. Więc w tym układzie, jeżeli taki radny nie idzie, to uważam, że utrudnia panu pracę. Ale chodź, żeby się nie zgadzać, no to niech pan nie zmieni, proszę. Co to ja? Dobrze, jeśli ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos. Jakieś pytanie zadać? Rozumiem, że nie. Pan przewodniczący jeszcze chce coś. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma już głosu w dyskusji, przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy 11 Podwórze Edukacji z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w 2012 roku, druk numer 2813. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Tym samym uchwała została podjęta.